Mikołaj Łoziński jest autorem wydanej w 2011 roku przez wydawnictwo literackie książki pod prostym tytułem Książka. To niezwykle oszczędna w środkach, pozbawiona literackich gestów, historia rodzinna, nawiązująca do historii Polski poprzez aluzje i delikatne sugestie. Książkę tworzą w równym stopniu co słowa, przemilczenia i niedopowiedzenia. Przypomina w tym wszystkie opowieści rodzinne, potykające się co i rusz o sprawy, o których nie wolno mówić. W 2015 roku książka ukazała się w Czechach w wydawnictwie Havran w przekładzie Lenki Kuchar-Danelowej. Tłumaczenie książki mogłoby wydawać się łatwe, bo krótka i prosta. Ale każdy tłumacz wie, że im słów jest mniej, tym większą mają wagę i że to, co niewypowiedziane w oryginale, musi znaleźć się niewypowiedziane w przekładzie. Posłuchajmy, jak o swoim doświadczeniu z tłumaczeniem książki i o jej recepcji w Czechach mówi Lenka Kuchar-Danelowa. Knihu wydalo nakladatelství Havran v roce 2015. Takhle ji ukážu, aby bylo vidět, jak vypadá v českém vydání. Překládat Mikolajův text, to je pro mě více než u jiných autorů, znamená pracovat se slovy jako na laboratorních vahách. Jsou například mnohomluvnější autoři, na které se musím nějak napojit, převzít jejich myšlenkový svět, jejich způsob a tok vyprávění a ten potom převést do češtiny. To je pro mě základní podmínka, když se to nepodaří, myslím, že by se překladatel vůbec neměl pokoušet knihu překládat, protože se s ní míjí. Jenže Mikolaj není upovídaný a slovy šetří. Vytváří z nich zdánlivě jasné a jednoznačné obrazy, když však text překládám do češtiny, cítím, jak jedno každé jinak zvolené slovo může význění posunout, celým tím obrazem pohnout někam jinam. Výsledkem Mikolajova psaní totiž není jen obraz. Je to situace s naznačeným kontextem, kterým nesmím neobratným překladem potlačit nebo zdeformovat. Jinak neumožním čtenáři rozpoznat právě ty důležité niance, které příběhy jednotlivých členů rámují, dávají jejich konání smysl nebo je pointují. A právě kvůli té úsporné řeči na nás jeho vyprávění může občas působit chladně až nezúčastněně, přitom je ale mimořádně znepokojující. Vždy nás totiž překvapí nějakou zdánlivou drobností, která celému obrazu vtiskne silný emocionální náboj. Například v kapitole Sešit, kde nás seznamuje, jak jako malý vnímal odchod otce k jiné ženě, s níž založil novou rodinu. Z popisovaných obrázků je zřejmé, jak celou situaci prožíval, viz žena s počmáranou tváří. Mě osobně Mikolaj navíc velmi provokuje vším tím, co zůstalo nevyřčeno. Sám Mikolaj v rozhovoru řekl, že se bál, aby pro lidi zvenku nebyla kniha příliš záhadná a uzavřená. Na autorských setkáních mu naopak ale spousta lidí řekla, že jim připadá, že je to vyprávění i o jejich rodině, o rodině vůbec. Velice dobře totiž zprostředkovává ten jedinečný a přitom univerzální mikrosvět rodiny, ty drobné lapsy, jistou podměšilost a očekávání, že ti nejbližší nám musí rozumět lépe než my sami sobě. A také naznačuje a nedopovídá vážná a osudová tajemství. Jesienią ubiegłego roku Mikołaj Łoziński opublikował również w wydawnictwie literackim kolejną powieść, będącą kolejną historią rodzinną pod tytułem Stramer. Można przeciągnąć pewne wątki pomiędzy niektórymi postaciami i opowieściami z książki i ze Stramera, ale na tym podobieństwa się kończą. Stramer to narracja z szerokim oddechem, bogata w wydarzenia, detale, anegdoty, opowieść o żydowskiej rodzinie z Tarnowa w pierwszej połowie XX wieku. To plejada postaci, ośmiorga głównych bohaterów i całej gromady pobocznych. Postaci są barwne i wyraziste, choćby pojawiały się w powieści tylko na chwilę. Zapytaliśmy Mikołaja Łozińskiego, skąd wzięła się ta radykalna zmiana tonu i pisarskiej strategii i poprosiliśmy go o przeczytanie fragmentu Stramera. Dzień dobry, przeczytam pierwsze dwie strony z mojej powieści Stramer. Nathan. To dla Rywki wrócił z Ameryki.
Opowiadał, że przez 4 lata codziennie myślał o tej dziewczynie, aż w końcu kupił powrotny bilet na statek. Nie opowiadał, że wrócił bez grosza i że nawet na ten statek musiał pożyczyć pieniądze od starszego brata. Za to wciąż lubił wtrącać w rozmowie amerykańskie słowa, których nikt z rodziny nie rozumiał. Przywiózł z Ameryki skórzany pas z mosiężną klamrą, pożegnalny prezent od brata na drogę powrotną do Polski. Na nowojorskim nabrzeżu uściskali się i więcej nie zobaczyli. Na pasku można było prześledzić, przyglądając się zużyciu kolejnych dziurek, jak przez lata zmieniała się jego figura. Natan sam nie dowierzał, że kiedyś był taki szczupły. Podobnie jak jego ojciec i dziadek, z wyglądu przypominał zapaśnika, starego zapaśnika, szerokie ramiona, ledwo widoczna szyja i wypięta do przodu, jak u koguta, klatka piersiowa. Był dumny, że w mieście mówił na niego boss. Na ulicy na pytania, co słychać, odpowiadał: jest dobrze, ale nie beznadziejnie. Ręką dotykał kapelusza i szedł dalej. Co kilka miesięcy przychodził list z Nowego Jorku. Ben pisał, że niestety na razie musi odłożyć podróż do Tarnowa. Nie może teraz zostawić sklepu papierniczego. Zaczyna się rok szkolny, ma zbyt wiele zamówień. Musi zwolnić nieuczciwą pracownicę, a nie znalazł jeszcze najemnicy nowej, godnej zaufania. Niedługo chrześcijańskie święta Bożego Narodzenia, czas prezentów, a u nas nie tylko Żydzi kupują. Żona znowu się rozchorowała, zaczął się kryzys. Gdyby teraz zostawił sklep, nie miałby po co wracać do Ameryki, ale tęskni i planuje w przyszłym roku. Nie może się już doczekać, żeby poznać Rywkę, ich synów i córki. Jako rodzice najlepiej wiecie, czego potrzebują, więc kupcie to ode mnie. Pomiędzy napisany na firmowym papierze i złożony na 3 list wkładał zielone banknoty. Dodatkowo obkładał je fioletową bibułką, żeby nie było widać, co jest w środku. Bibułka za każdym razem barwiła banknoty, które po wyjęciu z koperty były zielono-fioletowe i Rywka musiała je delikatnie obmywać, a potem suszyć nad piecem w kuchni. Natan dzieciom dawał tylko amerykańskie znaczki z kopert, dolary odkładał. Pracuję cały czas, więc nie mam czasu zarabiać, tłumaczył żonie. Stramer rzeczywiście jest zupełnie inaczej napisany niż moje poprzednie książki, czyli Rise Fiber i Książka, które były takie minimalistyczne, czy były napisane tak, jak wydaje mi się, że takie wydawało mi się, że taki właśnie jest mój styl, czyli jak najmniej słów, jak najmniej postaci. Zawsze wchodziłem z takiego założenia, że mniej to więcej. I podobnie próbowałem pisać Stramera, właśnie tak jak Rise Fiber, czy tak jak książkę, czy minimum postaci, minimum słów. Mijały kolejne miesiące i to się nie udawało. No, miałem kilka właśnie takich fal startów. To wyglądało sztucznie, było nieprawdziwe, nie pasowało do tej historii. Dopiero kiedy zacząłem pisać dłuższe zdania, więcej postaci, nie tylko pierwsze, ale też drugo- i trzecioplanowych, dłuższe rozdziały, to ta historia tak ruszyła. Czyli właściwie w momencie, kiedy złamałem wszystkie swoje zasady, jeśli chodzi o pisanie, to zacząłem pisać Stramera i było to dla mnie bardzo uwalniające. Dziękuję.